Siemanko ludziska, z tej strony Kali, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Liga Mistrzów FIFA 2013, tak jest. Jesteśmy już po wstępniaku, jesteśmy już po ogłoszeniu konkursu, teraz pora na wyniki, tak jest. Dzisiaj dowiecie się, kto wygrał FIFA, jeden egzemplarz FIFA 13. Powiem wam, że komentarzy było naprawdę wiele, jednakże kilkanaście nadawało się tak naprawdę do takiej porządnej oceny. No i wygrywa praca, która według mnie naprawdę aż we mnie tak pobudziła mnie trochę wewnętrznie, bo to, co jest w tym tekście, również działo się na naszych boiskach tutaj dawniej, jak żeśmy z kolegami grali. No i zresztą posłuchajcie, zaraz wam powiem kto to, najpierw posłuchajcie wiersz, to znaczy wiersz, tak, no bo to ogólnie jest taki wierszyk. Tak więc proszę, ja czytam. Piłka nożna, rewelacja, najważniejsza motywacja. Strzelisz bramkę i wygrywasz. Słaba dzisiaj defensywa. Nowe triki, fajna sprawa. Za ruletkę wielkie brawa. Dzisiaj uczysz się Rabony. Jutro w barwach Barcelony. Czemu grasz na komputerze? Na dworze powietrze świeże. Wyjmij piłkę, zbierz kolegów i ustawcie się w szeregu. Na numerki wybierane. Bramki sznurkiem powiązane. Mały, duży, gruby, chudy. Przy piłce się nie zanudzisz. Piłka nożna całe życie, a kariera jej pokryciem. Tak, świetny, świetny naprawdę wierszyk. Bardzo mi się spodobał. Nie dlatego, ludzie, że był jednym z najlepiej łapkowanych, bo pewnie większość z was również ten wierszyk zaciekawił, ale dlatego, że po prostu ten tekst jest tak spójny i tak wiarygodny, że po prostu no... Tche, Davidos 3, FIFA 13 wędruje do ciebie. Na Ligę Mistrzów już będziesz mógł sobie z nami zagrać. Sprawdzałem oczywiście Google, wszystko. To nie jest wygooglowany tekst, także nie martwcie się, nie posądzajcie mnie. Kolejne szanse na zwycięstwo będą, także proszę was, nie płaczcie. I tak, teraz info co do naszego turnieju. Dajcie mi jeszcze max 2 tygodnie. Możliwe, że turniej zacznie się już za tydzień w środę, a możliwe, że zacznie w ostatnim terminie. Ostatni termin to będzie za 2 tygodnie, tak jakby, czyli, bo jeszcze strona jest tak jakby w budowie cały czas, bo to musi być strona taka podstawowa, wiadomo, z zakładkami na wszystkie grupy eliminacyjne i muszę napisać też regulamin, który też muszę sprecyzować, żeby wszystko miało ręce i nogi, także myślę, że to by było na tyle. Gratuluję zwycięzcy. Kolejne konkursy już niedługo, ludzie, także nie płaczcie i nie zrażajcie się tym, że przegraliście. Niedługo będą kolejne losowania, może na live'ach, nawet kto wie. Także to by było na tyle. Jeszcze raz wam wszystkim serdecznie dziękuję. Zapraszam za tydzień na kolejne info co do Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że już rozlosujemy fazę grupową. Już będzie ciekawie, nie będzie obrazka tylko jednego, tylko będzie może jakiś vlogasek czy coś. To się zobaczy, także do zobaczenia. Na razie i cześć.